Cześć, mam na imię Krzysztof, prowadzę bloga Tajdź po polsku, jest przy jakimś starej daty, więc kolekcjonuję także książki i o tych książkach jest ten kanał. O książkach traktujących o treningu dalekowschodnich, sztuk walk, ale także jakichś systemów zdrowotnych, ogólnie wewnętrznych, ale także tych bliskowschodnich. Dzisiaj coś z antyku, polskiego antyku. Poprzednie. Jeżeli chodzi o książki, to polski antyk, rzeczy takich treningowych dotyczących Dalekiego Wschodu, to są już lata 70. W zasadzie wcześniej pojawiały się tylko i wyłącznie książki na temat jogi. To już nawet przed II wojną światową jakieś wydawnictwa w Polsce się pojawiały, coś na temat systemów oddechowych, ale większość to były takie książki dotyczące gimnastyki czy systemów samoobrony opartych na jiu-jitsu, ewentualnie na szermierce. Natomiast w latach 70. już zaczęły się pojawiać w Polsce rzeczy, które dotyczyły Chin, przede wszystkim Tai Chi oraz Qigongu. I taką jedną książeczkę chciałbym Wam zaprezentować. Mój egzemplarz jest niestety troszeczkę zniszczony. Tai Chi Chuan, filozofia i praktyka autorstwa mistrza Titi Lianga. Tak, tego właśnie Titi Lianga. Jest to w zasadzie chyba jedna z dwóch książek wydanych po polsku tego autora. Cóż możemy powiedzieć na temat autora? Ja tak bardzo szybko, znaczy nie tyle autora, ile tłumacza, tak skorzystam szybko z okularów. Książka została wydana nakładem Laboratorium Psychoedukacji jako materiały szkoleniowe. To i tak jest wielkie iwaj, bo słuchajcie, no, lata 80., rok 88., no to wtedy wydawanie książek w Polsce nie było takie proste. Autorem tłumaczenia jest pan Andrzej Młynarczyk. I tutaj niestety jest to zbyt popularne imię i nazwisko, żeby mógł cokolwiek znaleźć. Jakieś pojedyncze linki, które mnie kierowały do różnych stron dotyczących właśnie psychologii, psychiatrii, zawierających to imię i nazwisko odnajdowałem, ale nic takiego połączonego. No być może to pan po prostu popełnił taką jednorazową pracę, jakieś krótkie zainteresowanie Tai Chi i coś takiego sobie przetłumaczył. Samo Laboratorium Psychoedukacji to była, nadal istnieje, nadal ta firma istnieje. To firma, która była pierwszym w Polsce takim studium niepublicznym zajmującym się psychologią oraz szkoleniami w tej dziedzinie, takimi nazwijmy to popularnymi. W ramach tego została właśnie wydana ta książeczka w nakładzie, uwaga, 100 egzemplarzy, więc jeżeli mam farta, to jest po prostu niemalże biały kruk, jeden ze 100 egzemplarzy książki. Choć przyznam szczerze, był taki moment, że ta książeczka się pojawiała na portalach aukcyjnych, nawet dosyć często i tak nie bardzo mi się chciało wierzyć w to, żeby, nie wiem, jeszcze jeden egzemplarz ze 100 trafiał, prawdopodobnie jakieś kserokopie, jakieś przedruki, jakieś nielegalne wznowienia tej książki. Książka sama w sobie też jest właśnie troszeczkę nielegalna, bo tak przede wszystkim założę się, że żadne prawa autorskie nie były tutaj honorowane, żadna konsultacja z autorem ani autoryzowanie tekstu, nic takiego nie wchodziło w rachubę. Świadczy o tym to, że książka została wydana na prawach rękopisu, czyli to takie w latach 80. był taki sposób ominięcia właśnie praw autorskich, że my sobie coś sami napisaliśmy, przetłumaczyliśmy dla siebie i na prawach tego rękopisu zrobiliśmy ileś tego kopii i nie wiem, rozdajemy, sprzedajemy. No, kiedyś tak można było, teraz już nie wchodzi to totalnie w rachubę. Cóż jeszcze?
A, no może to, że ta książka została wydana na bazie tłumaczenia fragmentu, części książki pod tytułem Taiji Chuan for Health and Self-Defense's Philosophy and Practice, wydanej w Nowym Jorku w roku 1977. Ja nie wiem, ja tej książki oryginalnej nie widziałem, ale spojrzę sobie, użyję jeszcze raz. Autorze, już sama taka notka o autorze, Mish Titi Liang studiował Tai Chi w Shaolin. No, słuchajcie, ja już napisałem chyba ze 3 teksty, takie większe na temat mistrza. Tam na dole znajdziecie linki do tych tekstów i nigdzie w internecie nie znalazłem informacji o tym, że on się tego uczył w Shaolinie. Uczył się od wielu mistrzów, ale że w Shaolinie to nie. Inna taka rzecz, już na drugiej stronie, tylko otwieramy. Tai Chi Chuan, czyli ostateczna walka. No nie, wszyscy wiemy o tym, że nie. No to Chuan to jest pięść, tak? No sugeruje już takie walki, ale nie jest, tłumaczenie tego wyrazu nie jest ostateczna walka. I jest tutaj bardzo dużo takich niedomówień, błędnych tłumaczeń, a nawet na przykład słowo Dantian jest pisane na 3 różne sposoby, 3 różne transkrypcje. Ten bałagan jest jeszcze wzmocniony tym, że nie uświadczycie tutaj pininu. No, w tych latach jeszcze tego pininu nie było. W związku z tym nie znajdziecie tutaj transkrypcji takiej, którą my w tym momencie rozumiemy. Na dokładkę, no cóż, tłumacz to nie jest zarzut w stosunku do tłumacza, ponieważ ja jestem świadom tego, że w roku 1988 tłumacz musiał sobie sam wymyślać wszystkie te słowa, których używał, ponieważ nie było czegoś takiego jak slang ludzi ćwiczących Tai Chi. Nawet, nie wiem, być może nie wiedział, że będzie używana słowa forma, ponieważ tu używa słowa sekwencja, które my w tym momencie używamy do tego, nazwijmy to, pojedynczego ruchu w formie, a coś większego nazywamy dopiero formą, zestaw sekwencji. No, tłumacz wyraźnie ma z tym problem, wyraźnie musi wymyślać te wszystkie terminy, całą terminologię. Widać też, że im dalej w tekst, no, tym więcej tych błędów się pojawia, tym więcej niekonsekwencji w jego tłumaczeniu. No, tak jakby był już tym po prostu zmęczony. Ale mimo wszystko myślę, że warto jest na to spojrzeć, na tą książkę, jeżeli ktoś z Was ją znajdzie. Raczej nie macie co szukać tej książki w formie papierowej, szczególnie właśnie z tych oryginalnych 100 egzemplarzy. Być może jakieś te dodatkowe egzemplarze jakoś tam się będą pojawiać na rynku, ale wiem, że książkę można znaleźć w formie elektronicznej. Ja nie będę Wam ułatwiał znalezienia tego tekstu, bo to jest na tych mniej legalnych częściach internetu, ale można. Także Tai Chi Chuan, filozofia i praktyka, po prostu sobie szukajcie. Czy ja nie będę reklamował tej książki, czy warto ją kupić, czy nie. No bo tak jak mówiłem, no, jak ją kupić, jak jej nie ma. I pojawiać się raczej nie będzie. Dla kogo? No, chyba tylko i wyłącznie dla takiego już naprawdę amatora, którego te rzeczy bardzo głęboko interesują. No, ponieważ słowa mistrza warte spoczytać nawet w takim, nie bójmy się tego słowa, przekłamanym tłumaczeniu. Tylko trzeba mieć świadomość tego, że coś tu z tym tłumaczeniem jest nie tak i że no, musimy brać poprawkę na tłumacza, który praktykiem Tai Chi raczej nie był. I dlaczego popełnił tą książkę, to tak nie do końca wiem, jaka była historia tej rzeczy. Ale na pewno dla osób, które zbierają książki, no tak jak ja, to warto. Bo
No, jest to taka perełeczka. Jedna z pierwszych książek o Tajdzi, które pojawiły się na rynku. Mam jeszcze kilka starszych, ale powiedzmy, że ta jest jedna ze starszych. Szkoda, że potem nie wszystkie książki miały tak dobrych autorów jak ta. No, książka mistrza Tytilianga to jest jednak coś. Nie znajdziecie tutaj w ogóle żadnych rysunków. W zasadzie jest to naprawdę kilkadziesiąt stron bitego tekstu. Ile? Już sobie spojrzę. Nie pamiętam do końca. 57 stron bitego tekstu. Naprawdę bardzo gęstego. Czasami nawet widać, że było to robione z maszynopisu, ponieważ niektóre literówki są poprawiane po prostu ręcznie. Pamiętam, jak moja mama pisała na maszynie. To czasami się tam zdarzało dopisać jakąś literkę, czy jakiś ogonek, czy jakimś znaku, który się nie pojawił. Cóż, Tajdzi Ćwan, filozofia i praktyka. Książka nie dla każdego, książka nie do zdobycia, ale jeżeli ktoś chce, to ja ją polecę, co mi tam. Trzymajcie się, cześć.